Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem dla dziewczynki, dla świeżo narodzonej Dominiki. Album jest w całości wykonany z kolekcji Lemoncraft Girls Little World. I tak naprawdę do jego zrobienia wykorzystałam dwie kolekcje 30x30. I jedną taką kolekcję A4, tą basicową. I trzy arkusze te, z których jest zrobiona okładka. I tak naprawdę zostały mi chyba dwa arkusze ze wszystkiego 30x30. Kilka pojedynczych arkuszy A4, a tak naprawdę zużyłam większość. Album jest wymiarów 21x21 cm. Tutaj grzbiet ma 10 cm, a zawiązywany jest na podwójną wstążeczkę, na różową i na niebieską, a to dlatego, że kolekcja jest generalnie w tych dwóch kolorach. Dlatego się skupiłam na tym, żeby i wstążeczki, i dodatki były właśnie w tych dwóch kolorach. Na okładce dodatkowo jest papier taki lustrzany, w takie gwiazdeczki. To jest papier z Acciona. A z tyłu mamy drugi arkusz, bo tutaj mamy jeden i to jest jeden arkusz, tutaj mamy drugi. I cały album obłożony jest papierem laminowanym Craft O'Clock. Ma 6 kart, ale to już po otwarciu zaraz sobie zobaczymy. Tutaj po otwarciu mamy kartę otwierano na boki, takie klapeczki zamykane matami na zdjęcia. Maty w całym albumie są dwukolorowe, są różowe i białe. Tutaj po otwarciu mamy znowu kieszeń dolną i znowu maty są dwukolorowe, różowe i białe i tak będzie w całym albumie. Wykorzystałam dwa dziurkacze. Jeden to jest z Ikel Tools, IK Success, jakoś tak. Ten on jest dostępny w zielonych kotach i powiem Wam szczerze, że ten dziurkacz cały czas jest w zielonych kotach dostępny, więc spokojnie go można kupić. Drugi, który użyłam, to jest z Vazen Creative, taka koronka. To jest ta mniejsza koronka, bo też się czasami o to pytacie. I ja ją też kupowałam w zielonych kotach. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie 10x15. Imię Dominika, tym razem z wykrojnika Marian Design. Standardowo już u mnie, bo za każdym razem tak robię. Literki są wycięte 3 razy, naklejone i do tego jeszcze pociągnięte glossy akcentem, dzięki czemu one się tak fajnie błyszczą. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. O, troszkę widać, widzicie, że one są takie lekko wypukłe. Metryczka jest tekturkowo, już przeze mnie wypełniona. Karta jest otwierana w bok i mam miejsce na zdjęcia. Policzyłam, w całym albumie mieści się na pewno 100 zdjęć, wykorzystując maty jednostronnie. Jak wykorzystam maty dwustronnie, to automatycznie tych zdjęć wejdzie na dużo więcej. Dalej mamy kartę otwieraną, właściwie zamykaną takim paseczkiem. I tutaj mamy klapeczki w bok, w dół i w górę. Przy czym ja takie miejsce liczyłam jako miejsce na jedno zdjęcie. A tak na dobrą sprawę to są karty 20x20 cm, więc wejdą nam zarówno dwa zdjęcia 10x15, jak i dwa zdjęcia 9x13. Ale liczyłam jako jedno. Tutaj mamy kartę pop-upową, otwieraną w ten sposób. To są karty, które ja robię ostatnio praktycznie w każdym albumie, a do których inspiracji zaczerpnęłam z filmów Ani z kanału Ania Tworzy. Aniu, pozdrawiam Cię serdecznie, uwielbiam Twoje albumy i nie ukrywam, że są one dla mnie ogromną inspiracją. To jest właśnie jedna z tych inspiracji, którą gdzieś tam przełożyłam do swoich prac. Tutaj mamy belly band, ale belly band troszeczkę przesunięty, dlatego że zależało mi na tym, żeby tą grafikę z tej karty było widać. No i za belly bandem maty na zdjęcia dwukolorowe. Następna strona to jest wodospad, ale ukryty. Tutaj mamy dwie klapki pionowe góra-dół, a tutaj mamy trzy klapki otwierane do góry poziome.
schowane w stronie. To jest zresztą mój ukochany typ wodospadu, ten chowany w stronie w karcie. Dalej mamy dwie kieszenie. Kieszeń górna, w której są trzy maty na zdjęcia, kieszeń dolna, w której też są trzy maty na zdjęcia. Ten album nie zawiera tagów, tak? Jakoś sobie wymyśliłam, nie chciałam, nie pasowały mi tutaj tak do końca, więc ten album tagów nie ma, ale tak naprawdę na każdej macie możemy przykleić zdjęcie i po drugiej stronie zrobić sobie notatki, zapiski. Ja tak robię w albumie dla swojej córki bardzo często. Dalej mamy kartę zamykaną klapeczką. Na tej klapeczce też można coś napisać albo umieścić mniejsze zdjęcie. Albo zostawić taką ładną grafikę. Tutaj też jest miejsce na zdjęcie. I to jest karta otwierana w ten sposób. To jest twist and pop-up. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie. I tu na dole mamy miejsce na zdjęcie. Natomiast po otwarciu mamy cztery miejsca na zdjęcia 9x13. Przepraszam Was bardzo, bo zaczyna mi tutaj słońce świecić. Ale myślę, że to nam jakoś bardzo nie będzie przeszkadzało w nagraniu tego filmu do końca. Następna strona, ja tutaj ją zabezpieczyłam taką kartką wkładaną dodatkowo, bo niestety ona się tutaj, ta część haczy o tą część, ale z czasem myślę, że się to wszystko wyrobi, też będzie inaczej. Tutaj mamy pionową kieszeń, którą otwieramy w bok i tutaj mamy znowuż miejsce na zdjęcia. Natomiast po tej stronie mamy klapkę zamykaną paseczkiem i pod klapką mamy harmonijkę na sporo zdjęć, bo tu chyba wchodzi 8, jeśli dobrze pamiętam, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, nawet 11 zdjęć tutaj wchodzi. Następna strona to jest znowuż strona, którą podpatrzyłam u Ani z kanału Ania Tworzy. Jest to taka strona, taka kieszonka pionowa zamykana klapką, która jednocześnie jest taką harmonijką zdjęcia. Tutaj nam wejdzie 5 zdjęć. I tutaj mamy znowuż maty na zdjęcie. Po tej stronie mamy wodospad dynamiczny. Ja ten wodospad dynamiczny robię trochę inaczej niż większość dziewczyn, bo większość dziewczyn robi ten wodospad dynamiczny na takim pasku specjalnym. Ja parę razy ten pasku zrobiłam, natomiast bardziej podoba mi się osobiście taki chowany w stronie. I tutaj mamy wodospad, który kończy się na ostatniej karcie na zdjęcie i on jest tutaj chowany w stronie. Tutaj mamy ćwiek, za który możemy pociągać, żeby nam się ten wodospadzik otworzył. No i ostatnie dwie strony. To jest koperta. Zawiązywana takim sznureczkiem, kółeczko z ćwiekiem. W kopercie znajdują się kolejne maty na zdjęcia. Koperta jest w ogóle bardzo tutaj taka głęboka i dużo się tam zmieści. Ja tych mat włożyłam kilka, natomiast tam można włożyć jakieś pamiątki, można tych mat włożyć więcej, można samych zdjęć włożyć więcej. Na kopercie mamy dodatkowo mniejszą harmonijkę na zdjęcia. Tutaj ona znowu już pomieści 4-6 zdjęć. Kopertę zrobiłam przy użyciu mojego najnowszego ukochanego urządzenia w pracowni. A mianowicie tego urządzenia do robienia kopert z firmy We Are Memory Keepers. To jest urządzonko, które dostałam od mojej ukochanej przyjaciółki w prezencie urodzinowym. Super sprawa. Świetnie się koperty robi, naprawdę. No i ostatnia strona. To jest często u mnie widywana ostatnimi czasy kieszonka foliowa. Kieszonka, którą się nauczyłam robić dzięki filmikom Kasi Strącel. Kieszonka, która pozwala na wyeksponowanie ładnej grafiki bez konieczności zakrywania jej potem zdjęciami. Także mamy piękną grafikę z dziewczynkami, z króliczkami. Mamy kieszonkę, a w kieszonkę wkładamy maty na zdjęcie. I jak wyjmiemy te maty, to nam tą grafikę bardzo ładnie widać. Uwielbiam kieszonki foliowe. No i to by było na tyle. Albumik jest fajny, pomieści dużo zdjęć. Jest tak zrobiony, że jak go złożymy, to widać, że jest
dużo jeszcze miejsca, że jak dojdą zdjęcia, to on nie spuchnie nam do nie wiadomo jakich rozmiarów, bo te moje albumy, które Wam prezentowałam, czyli mój album ze ślubu i album dla naszej córki na roczek, na pierwszy roczek, są ogromne, ale ja mam manię wywoływania zdjęć aktualnie i umieszczania ich w albumach. W związku z powyższym ten album ślubny jest bardzo mocno spuchnięty. Ten album dla córki jest co prawda pomyślany już z dużym marginesem i ten grzbiet w tym jej albumie jest dużo większy, ale i tak widzę, że z miesiąca na miesiąc, jak wklejam kolejne zdjęcia, to on naprawdę rośnie w oczach. Ten jest tak pomyślany, że nawet jak nam tutaj dojdzie tych zdjęć sporo, to spokojnie on jeszcze tutaj, nawet jak spuchnie, to zobaczcie, ile on ma tutaj jeszcze miejsca. Także te 100 zdjęć, to tak na spokojnie nam tutaj wejdzie. Pozdrawiam Was serdecznie, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wam się album podoba. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa, pa.